Co słychać? TV. Pan radny Sadowski zawsze każdy od przodu nam śmuta inspekcję pracy, inspekcję zakabinowej wody, do rejon, ze sanepidu, do powiatowej inspekcji pracy, bo też u nas inspekcja od nadzoru budowlanego był na szkole. Obraża nas wszystkich. Na ostatniej sesji powiem brzydko, jak to całość. Obraził pana wójta, bardzo wizy wójta, bardzo skargi, bardzo pani sekretarz, prawie całą radę. Będzie tu wszyscy wiedzieć. Ja myślałem, że nie pojedzie skargi. Nie. Oczywiście pan radny poszedł po całości. Skargę złożył, proszę pani nie wyjść tej skargi do pomocy. Postanowienie o żądaniu wydania rzeczy. Leszek Skorupski, prokurator okręgowy, prokuratury okręgowej w Siedlcach. Po zapoznaniu się z materiałami śledztwa w sprawie zaistniałego w okresie od 2015 roku do lutego 2018 roku miejscowości Dobre powiat miński przekroczenia uprawnień i dopełnienia obowiązków przez Wójta Gminy Dobre polegającego na nieprawidłowościach powstałych w trakcie remontu szkoły podstawowej i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Dobre, w wyniku czego Gmina Dobre utraciła środki na refinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 100 090 zł, czym działał na szkodę interesu publicznego, to jest o czym z artykułu 231, paragraf 1KK, na podstawie artykułu 217, paragraf 1KPK, w związku z artykułem 93, paragraf 1 i 3KPK, postanowił zażądać od Wójta Gminy Dobre Powiat Miejski Mazowieckie wydania uwierzytelnionych kserokopii pełnej dokumentacji dotyczącej przetargu oraz wykonania inwestycji remontu szkoły podstawowej w Dobrem i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Dobrem, jak również protokołów z sesji Rady Gminy Dobrem i uchwał podjętych w związku z powyższymi inwestycjami bez zbędnej zwłoki. Uzasadnienie. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach prowadzi postępowanie przygotowawcze w związku z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa złożonym w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsko-Mazowieckim przez Piotra Sadurskiego. W zawiadomieniu oraz załączonych dokumentach Piotr Sadurski podniósł, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Wójta Gminy Dobre polegającego na przekroczeniu przez niego uprawnień przy inwestycjach gminnych, w wyniku czego Gmina Dobre utraciła środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 100 090 zł, mając na uwadze przedmiot mniejszego postępowania, że żądana dokumentacja jest niezbędna dla wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy dotyczących zarządów. Z powyższych względów należało postanowić jak na wstępie. Szanowna Rado, to jest to było przesunięcie w budżecie uchwale Rady Gminy z 18 grudnia 2017 roku. To jest ta uchwała, którą ustaliliśmy w tej sesji. Pan radny Sadurski od tego samo ten. Uchwała, sprawdzałem w protokole, uchwała związana jest jednogłośnie. O co chodzi? Według mnie jest przesunięcie, dział 10, ta kwota, którą pan Sadurski pisze, nie? Pisze. Ale już nie wiem, czy pan nie doczytał się. Uzasadnienie. Czytam. Środki na dofinansowane zadania budowy sieci kanalizacji z udziałem środków Unii Europejskiej zostaną po rozliczeniu przekazane w roku 2018 roku w kwocie 1 100 090 zł. Nasza inwestycja jest zakończona według mnie. Zakończymy inwestycje z tymi pieniądzami. Chyba tylko o to chodzi według mnie. Czy to była postawa skarżenia do prokuratury i odczerniać gminę Dobre? Przedmiot na wszystkich? Nie. Czy to jest ustawa? Uchwała Rady od tego grudnia. Proszę bardzo, do prądu, każdy tu radny uchwały. Do prądu jest, są przesunięcia, dział 10. Ta kwota jest przesunięta. Na kolejny rok, jeśli nie będziemy inwestycji w tym roku, to środki, które się tak już zostali, nie, jeszcze nie wiem, na ten rok. Nie, no, jeśli pan radny nie rozumie uzasadnienia, to powinien przyjść od pani skarbnik i zrobić. I tu jest ocenianie gminy Dobre. Całą radę, całą radę uchwały. Na szereg całą radę. Pan tego trzeba tam uchwały. A pójdź pan do na sam na siebie. Pan do niego stan na siebie. Nie wiem, czy pan już. Bo protokół z tej sesji profesor już wybrał. Oczywiście, że jest to uchwała, która jednogłośna. Nie ma zatrzymania, wstrzymania się i tak dalej. Pan mój, proszę.
Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałbym się odnieść właśnie do tego pisma, które otrzymałem od prokuratury okręgowej w Siedlcach. To jest wyższa instancja, bo według pana Sadowskiego instancja powiatowa prokuratura to jest chyba za mało. Tylko jeżeli się pisze takie bzdury, niepoparte żadnymi dowodami, to ten akt może być przekierowany tutaj właśnie na pana radnego. I powiem tak, że już kończę zabawę w kotka i myszkę lub łapaj złodzieja. Bo to na tym polega, proszę państwa. Pani sekretarz jest niekompetentna, pani skarbnik robi machloje, wójt przekłamuje, wicewójt jest niedobry. Proszę państwa, trzeba sobie zadać pytanie, szanowna rada. Czy taki radny ma miejsce tutaj w tych posiedzeniach, skoro wszystkich nas szkaluje? Pisze donosy Państwową Inspekcję Pracy ściąga. Pisze donosy do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, do sanepidu, gdzie się tylko da. Jadąc, proszę państwa, w poniedziałek do prokuratury okręgowej w Siedlcach zawiozłem pół samochodu dokumentów z kserowaniem. Kilkanaście bryz papieru. To są koszty. To są koszty. Mój wyjazd to są koszty. Praca osób w piątek przygotowująca dokumenty dla prokuratury to są koszty. Te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć na co innego. A pan radny się śmieje. Będzie się śmiał, ale może w innym miejscu. To nie przystoi nawet, żeby się śmiał. Ignorował tutaj radę i sołtysy. Powiem dalej. To są wszystko, proszę państwa, koszty i zmarnowany czas. Jeżeli ktoś nie rozumie prostych uchwał, przesunięć w budżecie, to nie powinien piastować urzędu radnego. To jest moje odczucie, proszę państwa. Bo w uzasadnieniu piszę jasno. Wystarczyło wziąć uzasadnienie i sobie przeczytać. Uzasadnienie. Zmiana w planie dochodów dotyczy rolnictwo i łowiectwo. Zmniejszenie planu o kwotę 1 100 090. Jak zawiozłem te dokumenty i pokazałem prokuratorowi, no to się facet uśmiał. Mówi, no tak, no kogo pan w tym razie ma? To była odpowiedź prokuratora. Ale skoro wpłynął taki wniosek, no on musi zasadność zbadać, prawda? Powiem tak, proszę państwa, zaczęła się kampania wyborcza. No trzeba tego Gałązkę wsadzić do ciupy, no nie będzie pan konkurował tutaj z kim, prawda? Chyba o to chodzi, panie radny. Niech pan się nie śmieje i nie podśmiewuje, bo pana naprawdę uśmiech na mnie nie robi wrażenia, tylko pan zachowa powagę i godność. A tej godności pan nie ma za grosz brudu za paznokcie. Pan naraził gminę i dobre imię gminy. Naraził pan moje dobre imię. Oczywiście i rady. I dziwię się, bo rada powinna wyciągnąć z tego konsekwencje i wnioski. I zawnioskować odpowiednie środki, oby też ktoś się tą sprawą w końcu zajął. Tak jak powiedziałem, naruszył dobre imię pani sekretarz. Osoby bardzo mocno zaangażowanej w rozwój naszej gminy. Tak jak ja się zaangażowałem w tej kadencji w rozwój naszej gminy, żeby tak w poprzednich latach, w poprzednich kadencjach wszyscy się zaangażowali, podejrzewam, że ta gmina by stała o wiele, wiele lepiej. Mielibyśmy drogi, mielibyśmy wszystko, prawda? Ja się nie chwalę, proszę państwa, ale to jest namacalne, to jest widoczne, co tu robimy. Jak się angażują pracownicy, dział inwestycji, wicewójt, pani sekretarz, pani skarbnik, po kolei. I z tego miejsca wszystkim bardzo mocno dziękuję, bo naprawdę my chcemy i się angażujemy. I nie odpuszczę sobie, w dalszym ciągu tym tokiem będę szedł. Bo dzięki waszej przychylności, szanowni sołtysi, bo wy też uczestniczycie w tym procesie i nam pomagacie, bo przychodzicie na sesję i słyszycie, ten przekaz informacji z mojej strony jest prawdziwy. Ja nikogo nie okłamuję, nikogo nie oszukuję. Bo można. Jeżeli bym zaczął okłamywać, to bym się szybko pomylił i pogubił w tym wszystkim. Mówię prawdę. Nikomu nic nie obiecywałem, tylko żeśmy się wzięli do roboty.
I bym się teraz zapytał pana radnego, czy pan się dobrze czuje? Czy pan się dobrze czuje? Chwała panu za. Proszę bardzo, popatrzcie jak pan radny wygląda. Nie jest zadowolony. Powiem szanowna radna, tak, że ja zawnioskuję teraz po skarżeniu pana Sabiowskiego o niegralność. Czy ta osoba powinna tu z nami być, dyskutować, debatować, bo jeżeli on ma pod nami kopać, pode mną i pod radą, to przepraszam, chyba nie to miejsce. To nie jest to miejsce, proszę państwa, dla takiej osoby, która zatraciła, nie wiem, godność, wiarę w siebie, brak współpracy z radą, bo wszystko przeciwko radzie. A jeszcze powiem dalej, przecież i straże pan Sadurski ruszył, bo tam sami złodzieje w tych strażach są, nie? Kradną paliwo, nie wiadomo co. Hydranty burk nie robi, prawda? Zarzut mi u pana skuzy, co był pożar, prawda? Postawiono mi zarzut, że ja hydrant wyłączyłem z eksploatacji. No trzeba najpierw sprawdzić, żeby komu cokolwiek zarzucić. Jeżeli pan by sprawdził tą uchwałę, to by pan takiej głupoty nie zrobił. Bo ja nazywam to jest szczyt głupoty i bezczelności i chamstwa w moją stronę. Do tego stopnia się posunąłem, bo to jest chamstwo najwyższej miary. I może pan to na YouTubie puścić i może pan powiedzieć, że pana nazwałem nie tak, jak pan uważa. A ja spowoduję to, że proszę pana też płynie wniosek do prokuratury o wszczęcie dochodzenia przeciwko panu. Za posądzenie mnie, naruszenie mojej godności, naruszenie dobrego imienia gminy. Bo proszę państwa, to co robi pan Sabiowski, to idzie na cały świat. I stawia obraz ludzi, Polaków mieszkających na całym świecie. Co w tej gminie się dzieje, prawda? Sami złodzieje, niedołącznicy, niekompetentni i pełnią takie funkcje. No nie może tak być, proszę państwa. Nie możemy się zbliżać do tego poziomu. Byłem daleko, byłem bardzo tolerancyjny, prawda? Prosiłem, jeżeli pan nie ma wiedzy, pójdź pan do pani skarbni, niech panu wytłumaczy rzecz, nie? No nie, no po co? Najlepiej oskarżenie skierować. Jakoś pojechałem, wróciłem i siedzę z prokuratury okresowej. To jeszcze nie koniec, proszę państwa, bo teraz poszczególni pracownicy inwestycji nie tylko będą jeździć do siedzeć na przesłuchania, no bo pan prokurator musi zakończyć postępowanie. Delegację trzeba zapłacić, koszty wjazdu trzeba zapłacić, no i oczywiście w tym czasie nie ma pracownika, prawda? Zamiast się skupiać na pracy, będzie tam jechał, nikt do sprawy nie wniesie, powie tak jak jest. Bo dla mnie, proszę państwa, to są dokumenty najważniejsze. Jeżeli się głosuje za uchwałą, a potem się pisze na tą uchwałę, no to odpowiedzcie państwo sobie sami. O wartości takiego człowieka. Bardzo dziękuję. Jeżeli kogoś uraziłem, to bardzo przepraszam. Chciałbym bardzo prosić teraz pana Sandowskiego, żeby się stosunkował w stosunku do rady. Co kierowało panem w ogóle, że pan tak się zachował? No jakiś powód musiał być, że pan nie sprawdzają swojej wiedzy i pan takie rzeczy wyprawia. Proszę, no my tu jesteśmy i państwo są opisi, posłuchamy. Czy co pan zapytał? Najwyższy czas, żeby się wycofał z tej rady. Tak? Inertnie nie szarpał jej sukcesu. O dzisiaj. Tak. Ale radny, Jest temat, pańskie skargi napisane na wiele pisane. I teraz pan radny da do panu pytanie. No. Proszę na to daje odpowiedź. To ma być, to przemilczyć wszystko, zamknąć temat, panie radny, tak? Pismo jeszcze wszystko mają. To mogę tak? Tak. Drodzy państwo, nie na wszystkim każdy się zna. Są od tego instytucje stosowne. Tak jak pan przewodniczący powiedział, instytucji jest bardzo wiele. I te instytucje mają prawo i obowiązek sprawić.
jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości. Dlatego miałem wątpliwości odnośnie oczyszczalni ścieków, miałem wątpliwości odnośnie szkoły. Są instytucje od tego, pobierają podatki, są z podatków, otrzymują wynagrodzenia. Jest to, ja się na wszystkim mam prawo nie znam. I tutaj na tej sali nie wszyscy na wszystkim się znają. Może są inne, bo tu tylko była kwota 1 100 000 zł. A może pod tą kwotą jeszcze coś innego. Od tego, proszę Państwa, są, jest prokuratura, są inspektorzy. Potem nie będzie odpowiedzialny wuj, tylko inspektor. Za to, że dopuścił taki dat, taką sytuację. To będzie odpowiadał. Więc z jednej strony to wójt na przykład w niektórych przypadkach powinien być zadowolony, że ma kontrolę na sobą. Wiedziałeś pan, gdzie pan jeździ, pani skarbie panu wytłumaczyła, tak? Wiedziałeś pan, no. A tutaj nie zamawiaj pan problem. Czy pan mówi czytać po prostu, ale tak. Mówi pan czytać? Tak sobie to przeczytać. Proszę pan sobie to przeczytać. No proszę mi przeczytać. Panie ramię, pan sobie robi po prostu z całej rady, z całej urzędu gminy i śmiech. A na co się nie chce? Zdecydowałem do rady gminy i to dowiedziałem się od mojego przyjaciela gdzieś tam z powiatu takiego jednego bardzo mądrego stwierdzenia. Gmin kandyduje na ten urząd, to chce zrobić wszystko jak najlepiej. My do rady startujemy, chcemy zrobić wszystko, kandydujemy, chcemy zrobić wszystko jak najlepiej. Jedno jest tylko takie stwierdzenie, mamy zrobić to jak najlepiej potrafimy i czekać na negatywne opinie. No właśnie, tak to wyszło, to jest prawda. Tak to wychodzi przez jedną osobę. Brawo, panie radny, brawo. Fajna wypowiedź. Bardzo pozytywna wypowiedź. Nie dyskutować. Bez sensu. Ale panie radny, jeśli nie wiem na temat rozmawiać, to pan radny mówi, że ma rację. Bez sensu. No ja wiem, że to jest bez sensu. Ja wiem, że to jest bez sensu. Ale nie, pan radny to skarbie, ja myślę, że nie mówi ziemi, no to co? Ma? On nie powie jak ma. Prokurator powie. Nie odpowiadał. Prokurator odpowie. Wy nie odpowiadał. Cel zadałeś pytanie. Pracownicy gminy, czy później pracują, czy do domu. To już jest. Wczoraj wyszliśmy z tym gminy, to nie zna. Ja to mówię interpretację. Nie to nie siedzimy, potem nie siedzimy, zgadzamy się tak. Naprawdę. To nie siedzimy tak, jak nieraz się cały czas ludzi gminy, bo w gminach też pracują. Pracują, bo jest na przykład, jest nagła sytuacja, że potrzeba jest taka, że muszą zostać i muszą pracować. Muszą, niestety, no. Wyszli nie dożyli tego wniosku, gdzie pójdźmy w celi mnie, to nam mogę się pieniądze. Ja rozmawiałem jednej płyty, panie radny. Pan, nie powiem skąd wodara, jak będzie problem. Pan powie mi tak, zajechał z prezydentem, że wniosku o pieniądze. Okazuje się, rady w Słowusku, okazuje się, że wniosek nie zrobiony. Trzeba coś poprawić. Na telefon zwołał radę, całą radę, na telefon zwołał. Przewodniczący radę na telefon, nie? Żeby to poprawić, potem do 15 pojechał potem. Co by było u nas? Jakby takie coś się stało, to byłoby, o Jezu, to cała Polska by wiedziała, że zwołaliśmy radę na telefon. A mogą być takie przypadki, naprawdę. A to jest ważne, że na telefon zwołać radę, żeby uzyskać 500 tysięcy przykładowo, nie? Po to jest jedno. Jakby taka sytuacja zaistniała, no byłby, powiem tylko dym, niesamowite. Niezgodnie. Dziennikiem usta. Nie ma czasu na to. Ale jak przecimy pieniądze, które pan pisze, płacimy za sklepi, za inne wiary, to pan tego proszę nie liczy. Pan tego proszę się ośmiał pan tego. Proszę tego przecimy, tego gmina. To są nasze pieniądze. To są nasze pieniądze. Pana, moje, całej gminy. Mieszkańców całej gminy. I te pieniądze wychodzą tutaj już bezpostawnie. I tutaj może pan zarzucić panu Witowi, że pan Bajerow teraz do rządu zamiast powiedzieć, no pieniądze poszły, nie? No to jeśli pracownicy pieniądze poszły. Ileś ton celu się zrobili, pieniądze poszły. A można było przypuśćmy dać to nawet mówić o radny od RSS. Tak jest. Jeszcze moment, jeszcze pan radny na spodzie. Ja już parę tych lat jestem radnym, ja już parę tych skarg wysłuchałem i
To jest kolejna sprawa. Jak ja rozumiem, z obu stron mogą być sytuacje, powiedzmy, oskarga na wójta, na gminę, nie jest na pewno sprawą dobrą. Niemniej, szanowni państwo, proszę pamiętać o jednym, no po pierwsze tak. Uchwała była uchwalona i o to sprawdzało. Wojewoda to nie odrzucił. No to jeśli Ryjo to sprawdziło, wojewoda tej uchwały nie odrzucił, no to o czym my dyskutujemy? No. W tym przypadku... Jeszcze sam radny za tym głosował. W tym przypadku... No, zobaczymy. Wiadomo, jest rok wyborczy. Różne rzeczy się mogą zdarzyć. Znam też bardzo dobrego burmistrza z Grodzu, który też ma akurat... też się przed prokuratorem o różne rzeczy tłumaczy. Też prokurator twierdził, ja przepraszam, ale no mam taki obowiązek. No, poczekajmy. Ja tu już widziałem też skargi o zdublowany bilet. I też były dyskusje, duże dyskusje. Być może to też była burza w szklance wody wtedy. Poczekajmy, urzędnik wykona swoje. I tak jak powiedziałem, no jeśli Rio nie odrzuciło, jeśli wojewoda nie odrzucił, no sprawa jest jasna. Panie radny, mam pytanie. Pan mówił, że to jest skarga na bilet. Czy ta sprawa wyszła poza gminę? Komisja rewizyjna rozstrzygnęła temat, tak? Panie radny? Skarga nie idzie do mnie. Nie, proszę. To znaczy nie da na komisję rewizyjną. A czy jest różne skargi do różnych instytucji pisane? Może być gdzie? No, powiedz do mnie. Do Rio, tak? Tylko, tylko. Tylko jedna skarga do Rio. Dlatego, że dzieci miały opiekunów w okolicy. Tak? Tylko ta skarga poza do Rio. U niego było wielki na dzieci. A będą wizować. Wszystkiego powinno być. Ale uważam, że tu pan Zadurcia każdy to stwierdził. Naprawdę nie porządku prawdziwego. Według wójtów, według przewodniczego, według całej rady, według sołtysu. Ja z panem człowiekiem dorosłym i uważam, że pan powinien zachować jako przystojny na radnego. Proszę was. Być może nieświadomy pan to zrobił, bo albo pan nieświadomy tego był, a są takie głosy, że ktoś pana kieruje do takich sytuacji nie innych, panie radny. I przepraszam najmocniej, nie powinien pan się w ten sposób naprawdę zachowywać. Bo jak pan widzi, że w tej kadencji ile obecnie wójt dla gminy naszej zrobił, to za poprzednich wójtów na pewno tyle nie było zrobione. A czym pan się sugeruje? No to ktoś odpowiedzi. Nawet z tą kamerą. Ile razy żeśmy tutaj wszyscy panu opominali, panie radny, ta kamera też nie potrzebna, mamy kamerę swoją i każdy w miarę mógł się wypowiedzieć. A tak, jak jest. Radni są tysi, na pewno niektórzy się ograniczali, bo to idzie rzekomo w Polsce. Nigdy już oglądamy tego, co się bada, nie ma pańskiej osoby, którą pan się wypowiada. Czego pan się wstydzi, panie radny? Skoro pan się wypowiada, proszę skierować kamerę na siebie. Niech pana ludzie widzą tego. Bo niektórzy pytają, a kto to jest ten ubezpieczacz tej rady? Bo nie wszyscy pana znają, panie. Dobrze pana znają, a dalej nie. I jeszcze raz powtarzam, panie skurczu, że wstydzi się za pana naprawdę. Wstydzi. Co pan wybrał? Dziękuję. Mamy też nie roku do pana radnego, gdzie się pani radny przygotowała. I się później jest przesunięcie o minus 170 tysięcy. Może te skargi do prokuratury. Też jest przesunięcie. Też gmina już ma 170 tysięcy. To 18 rok, panie radny. Jest w budżecie minus 170 tysięcy. Działo się to. Na tym to skargę, że wójta nie dba. Chociaż nie ma nic do szkoły. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być.
Co słychać? TV.